Święcie, które jest cykliczne, organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i w tym roku przez sołectwo w Wędliszu, który reprezentuje pani Ewa Rządkowska Sołtys. No bo dzisiaj mamy fantastyczne święto. Na pewno wszystkie potrawy są zrobione od serca i są naprawdę przepyszne. Patrząc na dzisiejszy stół, widać, że mamy tutaj przeróżne rzeczy zrobione ziemniaki. Cieszę się bardzo. Ale dzisiejszy dzień, drodzy Państwo, to też święto okaże, żeby się spotkać w sołectwach. No i myślę, że można powiedzieć, że imprezę święto pieczonego ziemniaka uważamy za otwartą. Poziom jest bardzo wysoki. Ciężki był wybór, bo wszystkie są naprawdę bardzo smaczne, przede wszystkim fantastycznie podane, czyli ogólne wrażenie jest tutaj na najwyższym poziomie, uważam. No mieliśmy ciężki wybór. Oczywiście ziemniak, jak się okazuje, nie dość, że dobrze smakuje, ale jednocześnie zbliża ludzi, to co pan powiedział, dzięki temu ziemniakowi. Część osób może się spotkać dzisiaj w tym oto miejscu, z dali od telewizora, tabletu, laptopa, czy jakichś innych nośników elektronicznych i można sobie normalnie porozmawiać i wymienić poglądy na temat, jak przygotować potrawę i jak ona smakuje. A smakuje rewelacyjnie, proszę mi wierzyć. Wybieraliśmy najlepszą potrawę i wybrać było bardzo trudno. Nawet nie wiesz, która potrawa jest najlepsza, ale na pewno spełniły swoje funkcje. Po pierwsze zgromadziły nas w tym miejscu, po drugie walory smakowe i po trzecie to, co mówię, jest to jeszcze jedna okazja, żeby się spotkać. A spotkania między ludźmi zawsze wpływają korzystnie dla wszystkich. Trzecie miejsce ex aequo zajęły pani Anna Kotańska za potrawę babka ziemniaczana oraz pani Katarzyna Chomiuk-Kopaczuk za potrawę ziemniaczane udeczki. Drugie miejsce zajęły pani Dorota Chodun za zupę ziemniaczaną oraz pani Halina Melaniuk za smażone pierogi. Pierwsze miejsce krokiety z pieczarkami i sosem grzybowym, którą przygotowała pani Krystyna Jagodzińska.